W dniu 20 stycznia bieżącego roku, tuż przed godziną 8 rano, dyżurny stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie otrzymał zgłoszenie o prawdopodobnym wypadku na drodze wojewódzkiej między Kołaczowem a Dębową Górą, po czym niezwłocznie zadysponował na miejsce zdarzenia dwa zastępy Państwowej Straży Pożarnej, zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej z Roztocznika oraz zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej z Ligoty Wielkiej. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia kierujący działaniem ratowniczym potwierdził zderzenie dwóch pojazdów, a więc samochodu osobowego oraz samochodu typu bus. Pojazdami łącznie podróżowały cztery osoby, z czego jedna osoba wymagała pomocy medycznej. Na miejsce przyjechało również pogotowie ratunkowe oraz policja. Pogotowie ratunkowe udzieliło już po wstępie przedmedycznej pomocy przez strażaków osobie poszkodowanej, którą na dalszą diagnostykę zabrał do szpitala. Działania Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kwalifikowanej pomocy przedmedycznej osobom poszkodowanym w zdarzeniu oraz kierowaniu ruchem drogowym z racji natężenia ruchu na drodze wojewódzkiej. Wasze stronnictwo otwiera. Trzeba przejrzeć.